myślę, że nasza drużyna stanęła na wysokości zadania i bycie w ósemce, bycie w playoffach to naprawdę bardzo duże osiągnięcie, bo każdy przed sezonem myślę, że ten sukces brałby w ciemno. Ale już od samego początku sezonu potrafiłyśmy wygrać z przeciwnikami z górnej części tabeli. To też dodało nam przede wszystkim pewności siebie i na pewno wzbudziłyśmy też taki szacunek do siebie względem innych zespołów. Każdy, kto już przede wszystkim przyjeżdżał do Opola, to już nie z taką myślą, że będą to łatwe punkty z Beniaminkiem, tylko że dziewczyny potrafią jednak grać i są nieobliczalne i mogą pokazać naprawdę wiele. Dostosować się do wymogów Ekstraligi jest rzeczywiście sporym wyzwaniem. To się udało, to bardzo cieszy, bo w Opolu jest kolejna piękna drużyna i mówię piękna nie dlatego, że to jest kobieca, ale po prostu sport siatkówka jest sportem kochanym przez Polskę, Opolan, a też emocje, które na parkiecie widać, cała otoczka wokół wydarzeń, które się dzieją w tej chwili w Stegu Arenie, naprawdę zachęca do tego, żeby odwiedzać i podziwiać występy Unii w Ekstralidze. No i jeszcze raz chcę podkreślić wysoki poziom sportowy, bo rzeczywiście sportów w Opolu jest kilka, co najmniej różnych dyscyplin, jeżeli mówimy o zawodach drużynowych, ale Ekstraliga tylko w wypadku siatkówki i piłki ręcznej, więc szacunek dla pani. No, rok temu byliśmy tutaj od razu po awansie i mogliśmy tylko marzyć o tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. W tej chwili cieszymy się tego, co mamy, co odzyskaliśmy, co wypracowaliśmy w tym sezonie, bo jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jak nie mieliśmy dużo punktów albo setów robionych z najlepszymi, czyli pierwsza dwójka, pierwsza trójka, ale już każdym innym zespołem walczyliśmy i często seta albo punkt wywalczyliśmy i potem się przekładało też na własne zaufanie i wierzyliśmy bardziej w siebie, w tym momencie zaczęliśmy grać też lepiej. No i Opole też się stało miastem żeńskiej siatkówki, to też było nowe doświadczenie dla miasta, na tym poziomie rozgrywkowym tej siatkówki przecież tu nie było. Oczywiście i mam nadzieję, że będzie coraz bardziej, jest no, ogólnie cała Opolszczyzna żyje siatkówką, tutaj jesteśmy ci, którzy żyją siatkówką żeńską. I ta żeńska siatkówka, mam nadzieję, że stanie się na najwyższym poziomie. Oczywiście wsparcie Opola w tym wypadku jest ważne, bo ono zapewnia tą poduszkę finansową, która umożliwia startowanie klubowi w Ekstralidze. Oczywiście też wielkie wsparcie strony miasta to sama Stegu Arena, która jest udostępniona na potrzeby klubu. Tamta piękna oprawa, fantastyczna hala, jedna z najlepszych w Ekstralidze. Na pewno też dodaje skrzydeł w połączeniu z gardłami kibiców, którzy dopingują naszą drużynę. To rzeczywiście jest to wsparcie, które sprawiło, że możemy dzisiaj być dumni i szczęśliwi z wyników, jakie klub osiągnął w Ekstralidze w swoim pierwszym, historycznym pierwszym roku na tym poziomie. To jest niesamowite doświadczenie. To jest też takie uczucie, gdzie dużo od nas jest jeszcze młodymi zawodniczkami i kiedyś dla nas tylko to było możliwe oglądać je w telewizji, podpatrywać i uczyć się na takiej zasadzie, a dziś możemy z nimi grać w jednej drużynie. Możemy grać przeciwko sobie. To jest naprawdę niesamowita lekcja, która mam nadzieję, że zaprocentuje dla tego zespołu na przyszłość.